Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Koszulka Sympozjum Piwowarów Zawodowych, dlatego że zostałem poproszony przez PSBR, czyli organizatora od tego roku, Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych, o przedstawienie oferty Sympozjum Piwowarów Zawodowych swoim widzom, wśród których pewnie jest wielu piwowarów zawodowych lub ludzi, którzy piwowarami zawodowymi chcieliby zostać, chcieliby z branżą związać swoją przyszłość, pójść w tym kierunku. Otóż po przejęciu sympozjum od wcześniejszych organizatorów, czyli Maćka Piaszczyńskiego i Romka Pękały, PSBR chce naprawdę nadać wielki wymiar tej imprezie. Chcę po prostu dmuchnąć w żagle i po prostu chcę z tego zrobić no coś, co kiedyś mi się marzyło, jak myślałem, że fajnie by było, jakby w Polsce była taka konferencja, jak Brewers Association robi w Stanach, czyli Craft Brewers Conference. No i Sympozjum Piwowarów Zawodowych było tego zaczątkiem, ale właśnie brakowało takiego dużego organizatora, który w to włoży i kasę, bo nie oszukujmy się, czym innym jest organizacja, która zrzesza kilkadziesiąt browarów rzemieślniczych, a czym innym jest dwóch pasjonatów, która będzie chciała z tego zrobić naprawdę duże wydarzenie. Zresztą mówiłem już o tym, że połączone z ogłoszeniem wyników Craftu Roku, więc to się pięknie spina, no jak w Stanach, jak w Stanach. No więc jakie to są zmiany? No zmiany są takie, że to ma być duża konferencja, duża, dwudniowa, a w zasadzie trzydniowa, znaczy no ten pierwszy dzień to jest taki nieformalny, bo to jest takie zjeżdżanie się jakby uczestników, jest bifor. Natomiast ma to być duża konferencja, czy sympozjum, bo to też ładnie brzmi, poświęcona piwowarstwu. No i co będzie się działo? Gdzie? Przede wszystkim gdzie? No to w Krakowie, czyli też dobrze, bo łatwo skomunikowane, duża baza noclegowa, więc z tego co wiem, to miejsca noclegowe dla uczestników sympozjum, które były tam w jakiejś tam ograniczonej liczbie, już się wyczerpały, także musicie sobie szukać gdzieś tam noclegu w Krakowie. No jak ktoś jest z Krakowa, to w ogóle idealnie. No i sympozjum odbędzie się w klubie Studio, w którym równocześnie znajduje się browar górniczo-hutniczy i to jest na terenie kampusu AGH. No może ktoś ze studentów AGH jest zainteresowany. Odbędzie się w dniach 12-14 grudnia tego roku. 14 grudnia, jak mówiłem, gala ogłoszenia zwycięzców KPR, Craftu Roku, i uczestnicy sympozjum już mają wjazd na tę galę jakby w ramach opłaty za sympozjum. Opłata za sympozjum jest w dwóch wysokościach: dla ludzi, którzy już pracują w browarze, i dla tych, którzy nie pracują w browarze, dla tych, którzy dopiero by chcieli pracować w browarze, i dla tych drugich właśnie mam kod rabatowy na hasło Kopyr, macie 40 zł. Rabatu. No a co na tej konferencji? Tak jak powiedziałem, 3 dni, no z czego 2 dni to są takie rzeczywiście wypełnione programem. Ten program cały czas się jeszcze uciera i krystalizuje, natomiast przysłali mi organizatorzy już kilku keynote speakerów, no właściwie nie, keynote speaker to powinien być jeden. Kilku zagranicznych gości, którzy zabiorą głos na tej konferencji, i to myślę, że naprawdę jest niezłe towarzystwo, więc pozwolę sobie wam przybliżyć. Tim Webb z Anglii, z UK, pisarz i komentator branży piwnej, o wyzwaniach, przed którymi stoją i staną w przyszłości również browary kraftowe. Pete Slosberg, twórca Pete's Brewing Company, popularyzator kraftu, autor książek, konkursów piwnych z Kalifornii, z USA. Na podstawie swoich doświadczeń opowie o tym, jak promować browar rzemieślniczy, dysponując ograniczonym budżetem. Jitka Ilcikowa, twórczyni browaru Wild Creatures z Czech. I to jest moim zdaniem mega ciekawe, bo po pierwsze Jitka robi piwa dzikie. No można powiedzieć, ona tego słowa nie używa, bo wiadomo, że jest zarezerwowane dla Brukseli, dla rejonu tam wokół Brukseli, ale ona robi piwa, które no, powstają w taki sam sposób jak lambiki.
I to jest coś, czego rzeczywiście na polskim rynku jeszcze tak na tę skalę nie mamy i na tym poziomie. Ona opowie o tym, jak konkurować nietypowym produktem, w tym przypadku piwami dzikimi, na tradycyjnym rynku, w tym wypadku czeskim. To jest bardzo fajne w ogóle z punktu widzenia, jak ona jest przyjmowana, jak te piwa są przyjmowane na takim właśnie rynku, gdzie tylko leżak, tmawe, polo tmawe i koniec, nie? Tam IPA to jest ekstrawagancja, co dopiero piwa dzikie. Jitka jest w ogóle bardzo sympatyczna. Ja miałem ją okazję poznać na Beer Geek Madness chyba 2-3 lata temu, czy 4, bo już cholera wie, ten czas tak leci. Iwan de Betz, twórca i główny piwowar Brasserie de la Zen, Bruksela, Belgia, z prelekcją na temat sezonów w oparciu o własne badania. Też mogę tylko Iwana polecić. Kiedyś miałem okazję z nim sędziować na jakimś konkursie. Brasserie de la Zen, taki kraftowy browar z Brukseli właśnie. Bardzo fajne, dzikie piwa też robią, także myślę, że na pewno to jest ciekawe. Markus Raupach, pisarz, fotograf, promotor piw wędzonych z Bambergu, z wystąpieniem na temat piw wędzonych. Mam nadzieję, że na któreś z tych uda mi się w ogóle jako gdzieś tam zerknąć, natomiast no pewnie obowiązki nie pozwolą, na pewno nie pozwolą brać udziału w całej konferencji. Oprócz tego będą polscy piwowarzy i eksperci, tak jak mówię, ten jak to się nazywa, line-up jeszcze się dociera, ale to już po tych nazwiskach widać, że to jest zupełnie nowa jakość. Kulminacją będzie oczywiście gala wręczenia nagród konkursu piw rzemieślniczych Craft Roku, organizowanym przez Browamatora z patronatem PSBR-u. No i co, dlaczego warto na takie sympozjum się wybrać? No myślę, że dlatego, bo wiecie po co się jeździ na te konferencje wszystkie, nie? Na te sędziowanie i tak dalej. Te wykłady to oczywiście fajne, można się czasem czegoś dowiedzieć, ale teoretycznie można by to obejrzeć na przykład online, nie? Tylko że to nie robi roboty, nie? Pamiętam, jak chyba w zeszłym roku, czy 2 lata temu, jak była pandemia, właśnie Brewers Association udostępniało te wykłady w formie online, no bo nie można było, odwołana była impreza z powodu COVID-u. No i nie cieszyło się to wielką popularnością, no bo tak naprawdę clue tych konferencji, sympozjów i tak dalej, to jest tak zwany networking, nie? Czyli poznawanie ludzi. Więc można poznać ludzi z branży, z Polski, jak widzicie też z zagranicy. No i rzeczywiście, jeżeli ktoś myśli poważnie o tym, żeby się gdzieś zaczepić w jakimś browarze, to jest najlepszy sposób, nie? Ale ogólnie to jest fajne, nawet jeżeli ktoś myśli, nie, a tam jednak kaloszy, tam mojej pracy przed kompem nie chcę zamieniać na kalosze, ale w ogóle to mnie to ciekawi, poznałbym tych ludzi, chciałbym się czegoś dowiedzieć ciekawego, a przy okazji spróbować dobrego piwa, bo wiecie, to jest sympozjum, na które wszyscy uczestnicy praktycznie, wszyscy piwowarzy zawodowi przywożą swoje piwa ze swojego browaru. No i tymi piwami się dzielą, więc naprawdę nie będziecie tam raczej narzekać na brak piwa, a gdyby, to zawsze obok jest browar Górniczo-Hutniczy, w którym można sobie zakupić jakieś świeże, zresztą bardzo dobre, oni klasyczne piwa mają, naprawdę bardzo, bardzo dobre pils i ich jest super. No i co, jeżeli jesteś piwowarem zawodowym, albo niekoniecznie piwowarem, ale pracujesz w browarze, to możesz się zapisać jako pracownik browaru i wtedy ta stawka jest niższa. Co więcej, możesz namówić swojego szefa, że to jest ku podniesieniu twoich kwalifikacji i browar normalnie dostanie za to fakturę i wrzuci sobie w koszty, nie? Więc jeżeli jesteś piwowarem zawodowym, a jeszcze nie słyszałeś o sympozjum piwowarów zawodowych, no to jest impreza, która po prostu trzeba tam być, trzeba poznać ludzi z branży, no i przy okazji fajnie się zabawić, dowiedzieć się czegoś nowego. No a jeżeli chciałbyś do tego świata dołączyć, no to jest najlepsza metoda. Oczywiście będzie to wymagało od ciebie pewnie troszeczkę przełamania wyjścia ze swojej strefy komfortu, podejścia do ludzi, zagadania, ale naprawdę piwowarzy zawodowi są bardzo otwartą grupą ludzi, to są wszystko, no...
pozytywni ludzie, po prostu, pozytywnie zakręceni. Tam raczej nie spotkacie ludzi, którzy by mieli jakieś toksyczne właściwości. Więc gorąco wam polecam. Tak jak mówiłem, z kodem KOPYR macie 40-złotowy rabat na zgłoszenie dla osoby niebędącej pracownikiem browaru. No i cóż, link w opisie do zapisów. Do zobaczenia na sympozjum. No i po sympozjum. Oprócz tego dla uczestników sympozjum jest oczywiście gala w ostatni dzień, ale w drugi dzień, czyli w poniedziałek, będzie też wieczór integracyjny, nie? Czyli 13-14 imprezy, na których jest jedzenie normalnie serwowane i tak dalej, także to ta cena jest naprawdę spoko, nie? Tak mi się wydaje. Oczywiście do tego dochodzą noclegi i tak dalej, ale no, wiecie, konferencje to nie są tanie rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście, jeżeli ktoś myśli poważnie o swojej pracy w branży piwowarskiej, to trzeba to traktować jak inwestycję. To by było wszystko w tym odcinku. Gorąco polecam i do zobaczenia w Krakowie na Sympozjum Piwowarów Zawodowych, no i oczywiście na gali Craftu Roku. Pewnie za jakiś czas się okaże, że są jeszcze bilety na galę samą, ale to już będziemy komunikować później. Na razie najbezpieczniejszym sposobem, żeby zapewnić sobie miejsce na gali, jest zapisanie się na Sympozjum Piwowarów Zawodowych organizowane w 2022 roku w Krakowie przez Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych. To by było wszystko. Do usłyszenia. Cześć i do zobaczenia.